Już za moment redakcja Wprost uhonoruje kobiety, które w mistrzowskim stylu osiągają swoje cele i realizują marzenia. Są ambitne, silne, mądre, utalentowane, przebojowe, zdeterminowane, odważne i waleczne. Wszystkie one są dla nas simply the best. To wyjątkowy wieczór. Nasz wieczór. Wieczór pań, kobiet i dziewcząt. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wybraliśmy więc prawdziwe bohaterki. Zwyciężczynie w biznesie, zdrowiu, sporcie, życiu. Kochani, bardzo, bardzo się cieszę. My jesteśmy równolatkami. Równolatkami w pracy, czyli Wprost 40 lat, ja też 40 lat pracuję i to były piękne lata. Powiem szczerze, że całe życie zawodowe robiłam to, co kocham, to, co mi sprawia wielką, wielką radość i naprawdę nie żałuję żadnego dnia. Chcę inspirować kolejne dziewczyny, które mają wielkie marzenia i które chcą coś osiągnąć. Jestem najbardziej szczęśliwa z tego, jak na to, że wyprzedzam chłopaków i jak się wkurzają z tego, że dziewczyna jednak umie ich wyprzedzić. At this very moment, there are innocent young people in the prisons of Iran with a confirmed death sentence, just waiting for the noose around their necks. This war is not over. Women in Iran are still fighting it every day. Tych kobiet w sporcie w Polsce mamy bardzo dużo i bardzo dużo takich kobiet, z których należy brać przykład. Nie myślałam, że ja mogę być jedną z nich, w związku z czym jest to dla mnie niewiarygodnie wielkie osiągnięcie i wyróżnienie. Mam nadzieję, że swoją postawą będę jeszcze bardziej zachęcać, motywować i może inspirować inne kobiety do tego, aby walczyć o siebie, żeby wierzyć w siebie i wierzyć w swoje marzenia. The thing that really drives me here in Poland is to ensure that female also have better health. The better the health of the females, the more they can build up societies, ensure economies grow and of course empower other females as well. To chciałabym bardzo do wszystkich zaapelować, nie tylko do pań, ale również do panów. Pomyślcie o swoich pracownikach, popatrzcie się na nich uważnie, pomyślcie, co by chcieli i wtedy osiągniemy sukces. My wszyscy osiągniemy sukces i wy bezpośrednio osiągniecie sukces w biznesie. Bardzo jestem dumna z tego, że udało się w 2016 roku wprowadzić na polski rynek przełomową technologię, system do ciągłego monitorowania glikemii Freestyle Libre, dzięki którym miliony czy tysiące pacjentów w Polsce mogą korzystać z tej nowoczesnej technologii, która nie wymaga kłucia palców, a rzeczywiście pozwala pacjentom żyć lepiej, również z tak ciężką chorobą, jaką jest cukrzyca. My robimy wszystko, żeby o te pary, o te rodziny, które o dzieci się starają walczyć i żeby umożliwiać im korzystanie po prostu z nowoczesnej medycyny. Powiem tak, to jest praca zespołowa. Medycyna póki co jest cały czas sfeminizowana. Tam są kobiety, dominują kobiety. Inteligentne, otwarte, empatyczne, doskonałe profesjonalistki, fantastyczni lekarze. Mam właśnie przyjemność pracować w takim zespole, gdzie, proszę Państwa, nie brakuje mężczyzn. Fantastycznych, kooperatywnych i koleżeńskich, bynajmniej nie kwestionujących logikę i zdolność samodzielnego myślenia kobiet, a to jest bardzo ważne. Droga do statuetki jest moja niełatwa. Od pacjenta po patient advocate. 10 lat temu, otwierając drzwi ośrodka onkologicznego, modliłam się, by spotkać tam ludzi z pasją, z wiedzą i tym, którym się chce. Półtora roku później zamykałam te drzwi, będąc zupełnie innym człowiekiem, wiedząc, że życie, które wyrwałam wtedy, muszę przekazać innym kobietom. Jestem wzruszona, bo tych kobiet jest u nas bardzo dużo. Jest mi niezmiernie miło, że mogę odebrać tą statuetkę, a tak naprawdę odbieram ją w imieniu wszystkich pracowników, wszystkich lekarzy pracujących na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, którzy krzewią ideę, którą zapoczątkowałam, wstawianie na profilaktykę, ponieważ leczenie jest jej porażką. To jest kobieta wulkan, niespożyta energia. My często w fundacji się zastanawiamy, jak ona to robi, co ona je, ale ona nam powtarza, że właśnie ją napędza do takiego stylu życia, do takiego tempa właśnie pomaganie. Proszę Państwa, ja rzeczywiście jestem mentorem, ale to się tak po prostu
zaczęło z pomagania, bo co to jest mentor? Mentor to jest właśnie pomaganie, to jest takie lekkie pchnięcie kogoś i jak anioł skrzydełkiem dmuchnąć, żeby te osoby robiły to, co gdzieś tam chcą albo co już robią i żeby wiedziały, co my przechodziliśmy. To była bardzo ciężka podróż, dzięki której zaczęła motywować też inne osoby, żeby się nie poddawały i z ciężkiej sytuacji zawsze można wyjść i zawsze warto mieć marzenia, iść do przodu. No, nie poddawać się nigdy. W moich fazach choroby zawsze wiedziałam, że chciałam zużyć moje doświadczenie, żeby pomagać innym i mam nadzieję, że moja historia może pomóc chociaż jednej osobie, żeby się odważyć, żeby powiedzieć o tym, jak się czuje, żeby pójść po pomoc, żeby się leczyć. To jest bardzo, bardzo ważny temat. Kiedy pojawiłam się w tych mediach społecznościowych, one były dla mnie takim miejscem, w którym ja kompletnie zmieniłam siebie, bo zbudowałam tam siebie na nowo. Zobaczyłam, że są takie kobiety jak ja, które uczeszą się rano, ale już po południu wyglądają trochę inaczej, które się nie malują na co dzień, które mają prawo do tego, żeby mieć zmarszczki na czole. Chciałabym chyba też podziękować wszystkim kobietom, mamom i nie mamom, które dzielą się swoimi doświadczeniami. Niezależnie od tego, czy są to właśnie zdjęcia, posty, wpisy, czy wiadomości prywatne, wydaje mi się, że dzięki nim wspólnie tworzymy przestrzeń, cyfrową przestrzeń tak naprawdę, ale która daje nam wszystkim realne wsparcie. Wierzę, że już bardzo niedługo będziemy żyć w świecie, w którym nagroda CEO nie będzie potrzebna, bo na stanowisku CEO będzie stało równie wiele kobiet jak mężczyzn. I drodzy panowie, tutaj apel do was, bo to wy zajmujecie w tym momencie o wiele więcej stanowisk egzekutywnych na świecie niż kobiety. To jest wasze zadanie, żeby nam w tym pomóc. Bardzo dziękuję. I dziewczyny, kto jak nie my? Kto jak nie my? No właśnie. Brawa.